dzisiejszy mecz przegraliśmy. Zdecydowanie lepszą drużyną była drużyna Toru, która prowadziła grę, miała więcej sytuacji, strzelały bramki. Ale myśmy też mieli swoje sytuacje. Przytanie 1-0, szkoda sytuacji sam na sam Piotr Kockowskiego, bo wynik musi inaczej ułożyć. Ja mam nadzieję, że Państwo są zadowoleni i kibice są zadowoleni nie tylko z wyniku, ale myślę, że z niezłej gry ofensywnej. Pracowaliśmy nad otwarciami gry, nad tym, żebyśmy stwarzali sytuację, żebyśmy grali ofensywnie. Ja myślę, że tak było przez większość meczu, może nie przez 90 minut, ale przynajmniej przez 70. Oczywiście trener tu ma rację, że Kosmos stworzył sobie kilka sytuacji po naszych błędach, po stratach, po kontrze. Musimy się nad tym zastanowić, przeanalizować pewne rzeczy, ale ja szukam rzeczy dobrych, a dobrych rzeczy to było, myślę, że sytuacji na tyle, że ten wynik mógł być zdecydowanie wyższy. Jakby skuteczność moich zawodników rzeczywiście dopisała, ale tutaj chcę pochwalić bramkarza Kosmosu, który rzeczywiście kilka razy wyratował zespół przed utratą gola. Podsumowując, myślę, że inauguracja nowej drużyny, bo jest to nowa drużyna, może z kilkoma zawodnikami, którzy są już tutaj dłużej, wypadła dobrze i robimy następne kroki, realizujemy cele, a celem są niezwykle następnych spotkań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Proszę Państwa o zadawanie pytań. Karol Kurzępa, Kurier Lubelski. Dobry wieczór, panie trenerze. Dzisiaj Patryk Krzyż nie zagrał na lewej obronie, tak jak to często bywało zimą i chyba nie żałuje pan tej decyzji, że poszedł bardziej do przodu. Sparingi z sparingami. Ja podkreślałem, że ja różne ustawienia w tych meczach testuję. Ja też uważam, że może na ten mecz nie żałuję, ale być może kiedyś z Patryka będzie też bardzo ofensywny lewy obrońca. Nie wiadomo, ja już wielu takich zawodników, wieloma takimi zawodnikami młodymi trenowałem. To jest przyszłość. Lewandowski, ten, który jest w tej chwili z Pogoni Szczecin wypożyczony do Śląska Wrocław, to też był kiedyś lewy pomocnik i nikt sobie nie wyobrażał, że może grać na lewej obronie. Jest tutaj pod takim kątem. Najważniejsze, że ci młodzieżowcy, których dzisiaj widzieliśmy, robią postęp i Patryk rzeczywiście wyglądał dzisiaj bardzo dobrze, ale też nie zapominajmy i o Michocie, nie zapominajmy o wejściach Kamińskiego, o pewnych rzeczach, których tutaj stawiamy na tych młodych zawodników i chcemy, żeby oni się rozwijali, ale rzeczywiście jeśli Patryk Krzyż dzisiaj by strzelił tą bramkę jeszcze z przewrotki, to na pewno myślę, że debiut wiosenny roku można było ogłosić, ale zagrał naprawdę bardzo dobrze i cieszę się, że coraz bardziej rozumie to, co chcemy grać. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, Bartosz Biernacki, Lub Sport, do trenera Sasala. Skoro jesteśmy już przy lewych obrońcach, jakby trener podsumował występ Patryka z Kocińskiego? Ja jestem daleki od tego, żeby oceniać zawodników tak publicznie, ale no, chyba tutaj cała drużyna zasłużyła na to, że zagraliśmy dobrze. Patryk jest takim zawodnikiem, który potrafi zabezpieczyć przede wszystkim tą stronę. To też kilka ofensywnych wejść, więc tutaj szukaliśmy przez te dwa miesiące optymalnego składu i szukaliśmy typowego lewego obrońcy. Nie udało się znaleźć z różnych powodów. Myślę, że będziemy mieli kiedyś możliwość porozmawiania od kuchni, jak to było i dlaczego tak wyszło, ale staramy się ten zespół tak zbudować. Myślę, że tutaj nikt w tej chwili nie powie, że nie mamy jakiejś tam pozycji, bo rzeczywiście udało się to też przetrenować, bo w takim ustawieniu graliśmy w meczu sparingowym z Krzyżowcem, więc jeśli siedzicie, to mniej więcej tak to wyglądało. Zdecydowaliśmy się na takie ustawienie i oby ta lewa strona rzeczywiście tutaj dała dużo, ale taką siłą napędową ta nasza prawa strona rzeczywiście też była. Bartosz Litwin, Radio Centrum. Czy jest trener zadowolony z nowych zawodników? Czy już komponowali się odpowiednio w drużynę? My się jeszcze nie zgraliśmy. Jeszcze tutaj jest trochę niezrozumienia fazy, przede wszystkim przejście z obrony do ataku. Myślę, że tutaj jest wiele rzeczy do poprawienia. Chociażby to, żeby zmienić stronę i ciężar gry, i to każdy widzi. Musimy to zrealizować i na pewno mamy czas na to, żeby przed następnym meczem spróbować to zrobić, ale jak mówię, na te dwa miesiące czasu zrobiliśmy, myślę, że sporo i że ten nowy kolektyw ludzki, którzy niektórzy po raz pierwszy grali
ze sobą. Jurysia dołączył w ostatniej chwili, więc tutaj kwestia wkomponowania tego i zrobienia postępu, żeby ta gra była płynna, nie tylko przez 70 minut, ale żeby ta płynna gra była do końca, żeby zmiennicy jeszcze wchodzili i dawali wiele jakości. Jeszcze myślę, że trochę potrzeba czasu. A przypominam jedną rzecz, że ja takiej zimy jeszcze w okresie przygotowawczym nie widziałem, nie wyjeżdżaliśmy na obóz. Ja wiem, że pracujemy w trzeciej lidze i gdzieś tam ciepłe kraje to daleko, ale mieliśmy naprawdę bardzo ciężkie czasami warunki do tego, żeby potrenować. Wszystkie zajęcia się odbyły, ale no nie mogliśmy pewnych wariantów taktycznych robić, kiedy wieje wiatr, śnieg w oczy i nasza plastik arena wyglądała jak ślizgawka w Lublinie, więc mieliśmy ciężkie warunki i tak żeśmy wypracowali, myślę, tutaj sporo i na pewno jest to jakiś taki punkt, że możemy z takiej bazy rozpocząć jeszcze lepsze zrozumienie zawodników, jeszcze lepszą realizację tych założeń, które uważam, że nieźle wyglądały, jeśli chodzi o pierwszą połowę. A wspomniany przez pana Jurysia ma duże zaległości z wyniku kontuzji? Ja mam tutaj w naszym zespole jest kilku zawodników po kontuzjach, po poważniejszych kontuzjach, po złamaniach nóg, po operacjach. Jakoś udaje nam się też dzięki temu, że ten sztab medyczny, fizjoterapeuta z nimi pracuje, że pewne rzeczy robimy inaczej, więcej na czasu poświęcamy, to nie mamy kontuzji w tym okresie przygotowawczym, mimo takich niesprzyjających warunków treningów ciężkich, bo niektórzy raczej chyba tak nie trenowali w taki sposób. No i udało nam się to wypracować i no na pewno będziemy temu zawodnikowi, będzie normalnie trenował z zespołami, normalnie trenuje, a czas spędzony na meczu będziemy mu wydłużać po prostu, no bo wiadomo, że nie przepracował z nami całego okresu przygotowawczego, jest może trochę na innym etapie, ale myślę, że zobaczycie, kibice zobaczą, że to jest dobry zawodnik, bo na treningach rzeczywiście to widać, że jest ta jakość piłkarska. Proszę bardzo. Wychodzę się z dziennika wstępnego. Pamiętaj, że chciałem zapytać o Olafa Martynka, bo parę razy się dobrze pokazał w sparingach, a dzisiaj zabrakło go w 18. Trochę pecha, bo zawodnik przeziębił się lekko i dałem mu wolę, pojechał do domu, bo to jest młody chłopak, który mieszka daleko stąd i też nie wiedzieliśmy, miał gorączkę i nie chcieliśmy ryzykować przede wszystkim zarażenia kolegów w szatni. I po drugie, no, na pewno jeśli byłby zdrowy, to byłby w 18 i myślę, że by tutaj wszedł na którąś z pozycji 8-10 do przodu, bo rzeczywiście pokazywał się z dobrej strony, na pewno tak, no, ale szansę dostał ktoś inny. I tych młodzieżowców, jak zresztą wiecie, mamy 11, którzy tutaj trenują z pierwszą drużyną, więc jest czego wybierać. No ale to szkoda, ale musi czekać na swoją kolej i ma teraz szansę udowodnienia w meczu Celiotki w Bełchatowie swojej przydatności. Będziemy tam śledzić i jesteśmy w stałym kontakcie z trenerem Jasikiem. I tu nie będzie problemu w następnym meczu, żeby skoczył nawet do 11. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tygodniu na treningu. A daleko jeszcze do powrotu Kamila Ozimczuka? Coraz bliżej i myślę, że ja nie chcę się deklarować, czy to będzie 2-3 tygodnie, ale tak jak na początku ten scenariusz nie wyglądał dobrze, to już Kamil Ozimczuk bierze udział w treningach i ostatnio nawet w grze wewnętrznej również, więc jest coraz lepiej. Ta czwórkę powoli udaje się odbudowywać, właśnie też fizjonarz tutaj nie odpuszcza Kamilowi, w związku z tym jeśli wszystko będzie ok, to myślę, że na ten zaległy mecz z Solą Święcim powinien być już do dyspozycji. Ale też mówię, lepiej poczekać jeden dzień niż jeden dzień za szybko, żeby... Myślę, że Kamil swoim doświadczeniem i tą jakością piłkarską na pewno nam się przyda w dalszej części sezonu. Może ja jeszcze do trenera naszych gości. Dwa ciężkie wyjazdy za wami. Teraz macie mecz u siebie z kim? Okaże się, ale zamierzacie być twierdzą Nowotaniec, tak jak na początku rundy tak, jesiennej. Chcę do tego wrócić, bo w naszej sytuacji każdy punkt nam potrzebny na wagę złota. Mamy plan utrzymać się i w każdym meczu będziemy walczyć i będziemy szukać tych punktów. Jeszcze do pana trenera. Trzy wyjazdy po rząd. Niezbyt komfortowa sytuacja, taki test. Test prawdy w naszym zespole.
Ja wiedziałem, jakie to są buty i w jakie buty wchodzę, więc tutaj trzy wyjazdy, nie martwimy się tym, tylko kibice będą mogli tylko oglądać tutaj na stadionie, w restauracji, nas w telewizji. Mam nadzieję, że grupa kibiców też pojedzie z nami na te wyjazdy i będziemy się czuli też jak u siebie. I zobaczymy tą drużynę, jak sobie radzimy w trudniejszych sytuacjach, bo wiadomo przecież, że mamy tych wyjazdów 9 bodajże. W tej rundzie, że mamy więcej wyjazdowych meczów. No i jak przebrniemy te wyjazdy, zobaczymy, jaka będzie nasza sytuacja w tabeli. Na razie odrobiliśmy punkty do zespołu drugiego i trzeciego bodajże.